Czy każdy może zostać deweloperem? No, w mojej ocenie na pewno nie, nie każdy. No, tak jak nie każdy może się zajmować innymi rzeczami. Przede wszystkim, no, żeby rozpocząć działalność deweloperską, to trzeba mieć pewne predyspozycje i przede wszystkim umiejętność planowania i zarządzania. To jest w branży deweloperskiej bardzo ważne. To było zawsze bardzo ważne, a akurat w obecnych czasach to jest, że tak powiem, jeszcze ważniejsze. No oczywiście, żeby prowadzić projekty deweloperskie, to dobrze byłoby mieć też wiedzę na temat całego procesu inwestycyjnego, no czas i tutaj dużo, żeby rozpocząć działalność deweloperską, dużo czasu, jeżeli jesteśmy zorganizowani, czyli dobrze zarządzamy, dobrze planujemy, to dużo czasu przy jednej, dwóch niedużych inwestycjach nam nie potrzeba. Tak jak wspomniałem, ja przez kilka lat prowadziłem projekty deweloperskie i pracowałem w korporacji jako przedstawiciel handlowy i sobie doskonale z tym radziłem. Też znam sporo osób, które no, pracując na etacie, nawet znam takie osoby, które gdzieś tam za granicą zarządzają projektami deweloperskimi i też jakoś im to wychodzi. Ja to oczywiście odradzam, jeżeli nie mamy nikogo zaufanego na miejscu, to nie jest to łatwe ogólnie, natomiast no, jest to możliwe. No i oczywiście bez finansów też jest praktycznie, znaczy ciężko, no jeżeli w ogóle nie mamy dostępu do finansów, no to projekt deweloperski będzie nam, no nie ma możliwości zrealizowania, dlatego że musimy dysponować środkami, no najlepiej na działkę, na dokumentację i chociaż na jakieś początkowe rozpoczęcie budowy. Rodzaje zabudowy, to jest jednorodzinna, wielorodzinna, to oczywiście dotyczy branży deweloperskiej, no ale też część deweloperów, ja między innymi też działam w branży takiej usługowej, no na chwilę obecną to są mikroapartamenty, czyli to są takie lokale od, akurat w mojej inwestycji są to lokale od 14,5 do 25,5 metra kwadratowego, ale my się tutaj głównie skupimy na zabudowie jednorodzinnej. Zabudowa jednorodzinna, oczywiście możemy ją podzielić na wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową. Mieszkanie jest podstawową potrzebą człowieka, więc raczej tutaj w kwestii zastoju w branży za bardzo bym się tym nie przejmował, bo jednak w Polsce, zanim zaczęła się wojna na Ukrainie, no to brakowało około 2 milionów mieszkań. W tamtym roku zostało oddanych do użytku około 234 tysięcy mieszkań, więc jak widzicie sporo jeszcze tych mieszkań brakuje. Kto obecnie kupuje mieszkania? Nabywcy pierwszego mieszkania, to jest, że tak powiem, największa grupa na chwilę obecną. Prognozuję, że to się właśnie może w najbliższym czasie zmienić. Osoby zmieniające mieszkanie, no i oczywiście inwestorzy, no głównie fundusze inwestycyjne, przynajmniej w dużych miastach na chwilę obecną tak to wygląda. Co może się zmienić w obecnej sytuacji? No nabywcy mieszkań. Myślę, że z uwagi właśnie na wzrost tych stóp procentowych nabywcami mieszkań mogą być głównie firmy, fundusze, które będą te mieszkania dalej wynajmować. Czyli będzie podobnie jak w krajach zachodnich, tam większość mieszkań jest wynajmowanych. No i wzrost cen mieszkań oczywiście, który pewnie nastąpi też w najbliższym czasie, spowodowany właśnie inflacją, wzrostem cen materiałów, wstrzymaniem też części inwestycji, bo jak pewnie wiecie, część deweloperów wstrzymała inwestycje. Są to głównie deweloperzy, którzy realizują duże projekty, ewentualnie realizują kilka projektów jednocześnie i część tych projektów wstrzymali z uwagi na wysokie też kredytowania. Tak? Jeżeli ktoś ma wziąć kilkadziesiąt milionów kredytu, to po prostu woli jeszcze chwilę przeczekać i zobaczyć, co się na rynku wydarzy. A może być to oczywiście szansą dla tych małych deweloperów. Także jeżeli planujemy, jeżeli na przykład mamy dobrze rozplanowaną inwestycję w zabudowie jednorodzinnej, dwulokalowej, no to jak najbardziej powinniśmy takie inwestycje rozpoczynać. No ale oczywiście bardzo ważne jest w tej sytuacji planowanie. No i nabywcy mieszkań w przyszłości to właśnie głównie będą te fundusze inwestycyjne, firmy, inwestorzy prywatni, no i też nabywcy na własne potrzeby, ale pewnie tych nabywców będzie coraz mniej. I też musicie pamiętać... kolejności, tak? Jak napisałeś, czyli fundusze będą... Tak, myślę, znaczy to już się dzieje w Polsce, już w dużych miastach fundusze sporo tych mieszkań kupują.
No a musimy pamiętać, że wynajem w dużych miastach, szczególnie w obecnej sytuacji, jest bardzo drogi, więc tutaj bym nie wykluczał oczywiście, że też zainteresowanie firmami, że tak powiem, które będą te mieszkania dalej wynajmować, też przez te firmy będzie zainteresowanie tymi mniejszymi projektami właśnie w miastach powiatowych i w miastach do nich przylegających. Co jest ważne przy prowadzeniu inwestycji deweloperskiej w obecnej sytuacji, znaczy nie tylko w obecnej, zawsze to było ważne, ale teraz no, na chwilę obecną pozyskanie stabilnego finansowania. Także tutaj no, oczywiście jeżeli chodzi o projekty deweloperskie, są to z reguły kredyty krótkoterminowe, najczęściej się bierze na okres inwestycji, z reguły jest to no, do 3 lat, najczęściej takie kredyty się bierze. No i tutaj oczywiście przepraszam, warto rozważyć kredyty ze stałym oprocentowaniem, aczkolwiek no z reguły, że tak powiem, te kredyty są dużo droższe, także też trzeba to na spokojnie rozważyć. No i tutaj lokalizacja. No, jak wiecie, lokalizacja zawsze była bardzo ważna, ale na dzień dzisiejszy poza miasta powiatowe, miejscowości do nich przylegające, ewentualnie miejscowości, gdzie jest naprawdę potencjał, raczej bym nie wchodził. Prawda? Wiem, że sporo osób, też uczestników, że tak powiem, moich szkoleń wcześniej budowało no, gdzieś w miejscowościach mniejszych i wiem, że różnie bywało z tą sprzedażą, szczególnie jeżeli to były lokale tam powyżej 100 metrów kwadratowych. Czyli krótko mówiąc, jeśli mówisz o lokalizacji, Jarek, to co w tej chwili, tak patrząc na ten rynek jako inwestor, jako osoba, która buduje, co, duże miasta czy jak? Oczywiście najlepiej byłoby w dużych miastach, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś rozpoczyna działalność deweloperską, czyli chce wejść w bliźniaki dwulokalowe, szeregówki dwulokalowe, no to nie zawsze stać go na to, żeby kupić sobie w mieście wojewódzkim działkę. Także tutaj bym się bardziej skupił na miastach powiatowych, chyba że dysponujemy środkami większymi na działkę w dużym mieście, czyli miasta powiatowe, ewentualnie miejscowości przylegające do miast wojewódzkich i powiatowych, ewentualnie tam, gdzie są duże strefy inwestycyjne, prawda? Czyli tam, gdzie jest praca, a oczywiście to, co zawsze mówię, najlepiej, jeżeli zaczynamy dopiero, to najlepiej oczywiście rozejrzeć się za takim miejscem, gdzie już budują deweloperzy. To jest naprawdę bardzo dobry sygnał, że tutaj warto się zainteresować. Natomiast odradzałbym sytuację, jak mówię, często mam takie pytania, czy wybudować miejscowości, gdzie tutaj ludzie, wiem, ktoś mi mówi, że wie, że ludzie szukają mieszkań, a tutaj że deweloperzy nie budują, brakuje mieszkań. Ja w takie lokalizacje raczej, takie lokalizacje bym odradzał, bo jakby to był naprawdę dobry rynek, to teraz jest tak dużo deweloperów, firm deweloperskich jest około 800 tysięcy wszystkich firm deweloperskich, oczywiście większość to są mali deweloperzy. No i przede wszystkim tutaj możliwość etapowania inwestycji. Musimy pamiętać, że przy zabudowie wielorodzinnej jest to z reguły niemożliwe, ewentualnie bardzo utrudnione. Jeżeli budujemy jeden budynek wielorodzinny, na przykład na 50 mieszkań, no to etapowanie inwestycji no niestety jest niemożliwe. A wyobraźmy sobie taką sytuację, że faktycznie przyjdzie jakaś sytuacja kryzysowa, głównie opieramy się na tym, żeby sfinansować to z wpłat nabywców, ewentualnie nawet mamy kredyt, to żeby nie doszło do takiej sytuacji, że na 50 mieszkań będziemy mieli sprzedanych, nie wiem, 10-15, rynek stanie, no i zostaniemy z kredytem, który będziemy musieli spłacać, no i oczywiście będziemy, wiadomo, że musimy te mieszkania tym klientom skończyć. Także tutaj zabudowa taka jednorodzinna, dwulokalowa ma ten atut, że oczywiście w łatwy sposób można te projekty etapować. Także tutaj jednorodzinka jak najbardziej. No i budowanie przede wszystkim małych mieszkań oraz mieszkań przygotowanych dla inwestorów. Także raczej mieszkania takie już powyżej 70-80 metrów na chwilę obecną tutaj bym na pewno nikomu nie zalecał, chyba że będą to mieszkania, załóżmy, nie wiem, 90-metrowe, ale przygotowane właśnie dla inwestora, na przykład na pokoju, który będzie mógł wynająć takie mieszkanie na pokoje, oczywiście w miejscu, w którym będzie dobry rynek najmu.